83-letni mężczyzna to jedyny poszkodowany w wybuchu gazu, do jakiego doszło dziś w Katowicach. Częściowo zawalił się dach kamienicy, a 12 jej mieszkańców nie może na razie wrócić do swoich mieszkań. Karolina Komada. Tak wygląda poddasze jednego z budynków przy ulicy Chemicznej w Katowicach, po tym jak po 9 rano doszło tu do wybuchu. Leżałem w łóżku, nagle usłyszałem huk, jakby ktoś uderzył tak mocno w drzwi, podskoczyło łóżko, rzeczy z biurka spadły. Ja tak myślę, co się dzieje, no to patrzę przez okno, a tam dachu nie ma. Po prostu zaczęsło kamienicą, hukło i mamy okna tu od strony Chemicznej, więc tam tylko było widać deski, po drugiej stronie była reszta. W pracy byłam, mało bym nie dostała zawału, no jakby mi zadzwonili, że pół domu poszło, to jest raz. Bo w jednym z mieszkań doszło do wybuchu butli z gazem. W wyniku tego zdarzenia doszło do całkowitego zniszczenia jednego z mieszkań znajdującego się w tej kamienicy. W wyniku tego zdarzenia 20 osób łącznie zostało ewakuowanych z kamienicy, natomiast dwie osoby w wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane. Natomiast na szczęście w stanie przytomnym zostały przekazane przez strażaków zespołowi ratownictwa medycznego. Do szpitala została przewieziona tylko jedna osoba, mężczyzna. Jest on w stanie stabilnym, ale ma poparzenia dłoni oraz twarzy. Druga osoba odmówiła pomocy medycznej. Jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, jest sztab kryzysowy, który na bieżąco reaguje na wszystkie potrzeby. Jest autobus PKM-u, w którym osoby, które zostały ewakuowane, mogą się ogrzać. Nie mamy na razie żadnych sygnałów, aby ktoś potrzebował pomocy psychologicznej, ale psycholog jest w gotowości, gdyby jednak taka konieczność była. Czekamy na decyzję nadzoru budowlanego. Od tej decyzji będzie zależało, co dalej, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów, czy też nie. Jeśli nie, mamy przygotowane miejsca w hostelach dla osób, które będą takiej pomocy potrzebowały. Mieszkańcy tej kamienicy decyzją nadzoru budowlanego do swoich mieszkań dziś nie wrócą. 12 osób zdecydowało się na skorzystanie z lokali zastępczych.